a drill and then you're done. Siemanko przyjaciele, słuchajcie, jest piątek, tak jak mówiłem, wy ten film będziecie widzieć w sobotę. Przy ostatnim filmie był problem z telefonem i troszkę wprowadziłem was w błąd, bo to nie jest żaden grobowiec, dowiedziałem się dokładnie, tylko to jest pamięć o żołnierzach, którzy w tym tutaj lesie za mną walczyli, którzy polegli, byli z tej miejscowości. I co? Pokażę wam ogólnie to miejsce. Przełączamy kamerę i do zaraz. Tak, widzicie, tak to wszystko wygląda. Zaczniemy od tego. 1914. Zostało to zrobione. Są, zobaczcie, nazwiska 1914-1918. Tu zaczyna się już II wojna światowa. 1939-1945. Tam znajduje się ten las, w którym kopię i zaraz do niego lecimy, ale ogólnie jeszcze pokażę wam jeden. Są tu imiona, nazwiska żołnierzy. Szczerze wam powiem, do końca nie wiem, jak sytuacja wygląda z tym, bo jeden tutaj starszy pan powiedział, że oni ogólnie gdzieś tutaj byli wszyscy w jednej dziurze praktycznie, słuchajcie, w jednej mogile, ale moje zdanie jest takie, że gdyby było coś tutaj takiego, no to byłoby to odgrodzone, tak? Takie jest moje zdanie. No i co, kierujemy się w stronę lasu i zobaczymy, co dzisiaj wyleci. Tam leży detektor, a my lecimy w tamtą stronę. To widzimy się przy pierwszym strzale. Fancik na oko, okulary. Tu jakiś trup leży, jakieś kości. Dobra, okularki są na oczko. Ja jestem tutaj, gdzie wpadły wczoraj te dwie monetki na samym końcu i mam nadzieję, że coś fajnego wleci. No, ale mam taką tylko nadzieję. Dobra, lecimy. Ktoś będzie, pokazuje. Tak, przy takim drzewie wpadł taki korek, słuchajcie. Nie wiem, z czego to jest, może z jakiegoś paliwa. Szukamy dalej, wiatr się zerwał. No ale nie jest źle, dzisiaj pracowałem do 12:30, więc postanowiłem trochę polatać po lesie. Zobaczymy, może coś wleci. Patrzcie, kochani, tu taka dziura. Powiem wam szczerze, że piękna znajdka. Swoje lata na 100% ma. Fajna kosa. Ale co to za kosa, to tego to ja nie wiem. Kurczę, już myślałem, że to jest bagnet, nie? Ale super. Ten swoje lata ma. I to na pewno jakaś wojskowa, bo tutaj zobaczcie, tu już jest ten las naprzeciwko. Tu gdzie wychodzi samo militara. Fajnie, jakiś sierp. Dobra, szukamy dalej. Muszę tu podchodzić dokładnie. Zobaczcie, jaka dziura. I patrzcie teraz. Oczywiście wybita.
ale pocisk ładny. Kurde, kawał sztuki, patrzcie jaki pocisk. Kawał sztuki. To jest na pewno z ruskiej broni, bo tutaj Ruscy przechodzili. Kawał pocisku. Oczywiście już jest wybity, nie jest pełny, ale no super, dobra, ja tutaj szukam i to przy samym, zobaczcie, takim drzewie. Dobra, lecimy dalej. I tak, kochani, wleciał taki kluczyk. Powiem wam szczerze, że wychodzi tutaj dużo takich elementów, które świadczą o tym, że tutaj przesiadywali ludzie. Na przykład teraz jest ten kluczyk, tam wleciały mi, widzieliście, ten pocisk, czyli coś tu się działo. Nic, chodzimy dalej, zobaczymy co będzie. No jest, kochani, w końcu jakiś kozacki fancik, patrzcie. Nówka sztuka prawie. Czyścimy i zobaczymy co to jest. Poczekajcie, ja się zaraz włączę, tylko dobrze to wyczyszczę. No ale już coś wychodzi. Elegancko. Powiem wam szczerze, że nie mam zielonego pojęcia co to jest. Słuchajcie, wyczyściłem to ile mogłem. Jakaś zapinka to jest, jak widać. Nie mam zielonego pojęcia. Może to tak ma być. No dobra, szukamy dalej. Ale już jest jakiś lepszy fancik. Spróbuję to zidentyfikować i później wam na podsumowaniu powiem. Tak, teraz taki fancik. Patrzcie, tutaj jest strom. Tam zlecieć to bym nie chciał, nie? Dobra, a my lecimy tam do lasku. Nie wiem co to wyszło za ten, za to nieoznaczenie, tylko za to, czy nie wiem jak się to oryginalnie nazywa. Mniejsza z tym. Będę to identyfikował. Ale jakaś zapinka fajna. Z klamrą, widzieliście. No i co, szukamy dalej. Wiatr się trochę zrywa. No ale lecę dalej w las. I mam nadzieję, że coś jeszcze będzie fajnego. Bo jak na razie parę fantów fajnych wpadło. No i tak, słuchajcie, wpadła teraz taka obudowa. Nie mam pojęcia z czego to jest. Mi to przypomina z przedniej części Mosina, gdzie chyba w tych pierwszych, czy to z Mausera, teraz dokładnie nie wiem. Nie wiem, będziemy identyfikować później. Ja szukam dalej. I tak, kochani, trafiłem na takie miejsce, zobaczcie jaka wielka dziura. Jest masa odłamków po wybuchach. Ale naprawdę masa. Ale każdy odłamek ma swoją historię, bo można sobie pomyśleć stojąc w takim miejscu, że coś tu wybuchło, tak?
jak kraj tam walczył o swoje, czyli tutaj w Niemczech, jak Niemcy na przykład walczyli, jak ich powiedzmy atakowali, czy to byli Ruscy, czy tam byli Francuzi. No i takich dziur tu jest masa, ogólnie takich odłamków też jest masa. I co, szukamy dalej. Zobaczymy, na razie widzicie, wpadła jakaś militarka w Takosa, mi się bardzo podoba, która wpadła na początku, widzieliście, potem wam na podsumowaniu pokażę. Też ma jakąś historię, bo to było koło, widzieliście, koło samej dziury. No i co, pochodzę tutaj, mam nadzieję, że coś wleci. Pogoda jest fajna, jest godzina 14, piątek. Wy go zobaczycie w sobotę, bo dzisiaj filmik był ze spontanu i z tego, co tam mi przydarzyło mi się w lesie. No i co, nie przedłużam, lecę dalej, a tu są takie widoczki. Zobaczcie, wszystko się zieleni. Dziura, dziura i odłamki. Lecimy dalej. Patrzcie, kochani, taka dziura i leży krągłość. Czyścimy. Piątka jakaś, a rok. Poczekajcie, ja to troszkę obczyszczę i wam pokażę. Dobra, udało mi się wyczyścić troszkę. Słuchajcie, rok. Kurczę, roku nie widzę. Jest to jakiś orzeł. Rok jest ciężki do odczytania, no. Jest 1980 albo 1880. Ale piątek jest, pomacham tu detektorem. Powiem wam szczerze, że kolejny spontan i kolejne monetki. Jakaś fajna kosa stara, wojskowa na 100%. Piękny, piękny pocisk. No to czyli tutaj siedzieli, szukamy dalej. Zobaczcie, jak się ciemność pomału robi. No ale nie ma źle. Najważniejsze jest to, że są fanty. Patrzcie, tutaj jest ta dziura. Tu jest kolejna monetka. Ale to już nie wiem, jaka jest. To już jest chyba inna, moje zdanie. Zaraz zobaczymy. Co wpadło? Zaraz będziemy wiedzieć, co nam wleciało. Kurczę, ciężko, ciężko, słuchajcie, coś z tego wyczytać. Poczekajcie chwilę, ja to obczyszczę i wam pokazuję. I tak, słuchajcie, to jest jeden Deutsche Mark. Może tak będzie widać. Dobrze mówię? Tak, 1970. Stan taki, jaki jest, ale super, że są już dwie monetki. Kozacko, powiem wam szczerze, trzeba trochę, jak widać, napój, troszkę się napić. Poszukam tu jeszcze spróbuję to bardziej obczyścić. Zobaczymy, może będzie więcej zalegać tych monetek. Bo tutaj dlatego to czyściłem, ze względu na to, że zalega tutaj też w tym właśnie terenie, Boże, przepraszam, w tym miejscu bardzo dużo żelaza było i biło na same żelazstwo, sygnał za sygnałem, słuchajcie. Kurczę, ale wieje. No i co, no i ja wezmę to jeszcze troszkę obczyszczę i zobaczymy, możliwe, że jeszcze coś padnie. Już mamy dwie monetki, na podsumowaniu wam pokażę. Tak, słuchajcie, już po kopaniu spędziłem w lesie godzinę i 20 minut dokładnie, patrzyłem teraz na zegarek. Parę fantów fajnych wpadło. No, najbardziej jestem zadowolony z tych monetek. Do tego wpadła ta ala maczeta. Nie wiem, co to jest. Ogólnie powiem wam szczerze, że to jest dość ciekawy fant.
Zaraz wam ją pokażę. Ta zapinka taka, ale nie mam pojęcia, z czego to jest. Będzie to identyfikowane. I co? Pokazuję wam fanty. I kolejny odcineczek wlatuje w niedzielę, czyli jutro. Więc tak, słuchajcie, wleciał jakiś kluczyk. To mi przypomina z górnej części, albo to był Mauser, albo Mosin, dokładnie nie wiem. Muszę to zidentyfikować również. Patrzcie tu. Swoje przeleżała. Spora. I teraz tak, z ciekawszych fantów, co wleciało. Słuchajcie, taka zapinka. Nie mam pojęcia, z czego jest. Muszę zidentyfikować, jak powiedziałem. Ale na pewno w to miejsce wrócę. Bo jak widać, fanciki są ciekawe. Coraz ciekawsze się robią. No i tak, dwie monetki. Piątka. Piątka i słuchajcie, jedyneczka. Też już ładnie, ładnie zajechana, ale są, najważniejsze jest to, że są fanciki. Dobra, ja widzicie, nagrywałem podsumowanie w tym miejscu, gdzie na początku zaczęliśmy film. Do lasu lecę dzisiaj, tak jak oglądacie film, czyli w sobotę. W niedzielę będzie kolejny odcinek. Mam nadzieję, że wlecą fajne fanty. Jak się odcinek podobał, jak zawsze łapeczka dla kolejnej motywacji. I co? Widzimy się przy kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Piona.